Także proszę Państwa, no to właśnie był ten nasz Grzegorz Braun, proszę Państwa. I że od żadnych frajerów nie potrzebuję nic. Kultywowanie wierności temu, co oznacza orzeł zborowy i jednoczesne kultywowanie w ramach ludowego festynu pamięci symbolu sowieckiego zniewolenia Polski, tak jak gdyby to nic nie oznaczało. No i tak, zróbmy sen festyn w Oświęcimiu. To tam są duże, wolne tereny w Brzezińce i zróbmy tam ludowy festyn. Wie pan, że tutaj... Pana tam władza, jak pana tam władza, ta neo-eurosowiecka postawi na straży takiego festynu, to panu serce jednak podpowie, że to jest coś niegodziwego. I pan stanie wtedy po stronie prawdy historycznej, stanie pan po stronie narodu niezniewolonego i pan... Tam taki wiersz jest przedpojedynek. Brzmi karabinem w ulicy. To wprawdzie pisał taki poeta. To niedokładne, analogia nie jest ścisła. Tym niemniej ja pana zachęcam, pańskich kolegów, koleżanki z tej zaszczytnej służby, którą pełnicie. Ja to w praktyce pomagam, to znaczy jak się wstępuje do pana służby, to się bądź zaciąga takie zobowiązanie, że się nie będzie szczędziło zdrowia i życia. Tak? Jeśli będzie potrzeba. Ja nie życzę, żeby taka potrzeba istniała. Ale dzisiaj jest taka potrzeba, żebyście panowie nie realizowali zaleceń, rozkazu tych sowieckich papuczyków, którzy właśnie to zrobili. Dlatego, że jak dzisiaj coś takiego robicie, wie pan co za chwilę będzie, za chwilę się okaże, że jesteście jakąś policją gettową w takim skansenie, rezerwacie dla Polaków i musicie trzaskać kopytami przed jakimś gestapo, które tutaj będzie świętowało, wie pan, pamiątkę ubieczenia. No właśnie, jest pan wolny człowiek. Proszę pana, ja myślę, że to jest, transparent, o treści tak jasno, dobitnie, to jest komunikat, tak bardzo na miejscu, a za ten komunikat wisieć tak długo, jak długo ten pałac jest traktowany jako miła zabawka dla tych, którzy mają sentymenty. Miła zabawka. Tak długo, jak długo ten pałac nie stanie się muzeum sowieckiego zniewolenia i wojny wydanej Polakom przez Niemcy narodowo-socjalistyczne, Rosję międzynarodowo-socjalistyczne oraz całą część Niemcy narodowej, która... tak długo, jak długo będzie trzeba, prawda? Taka jest odpowiedź. Proszę pana, osoba, która wynajęła ten teren do takich celów niegodziwych, powinna stanąć przed sądem z paragrafów, które zakazują w Polsce propagandy ustrojów totalitarnych. Jest takie prawo, które zakazuje propagandy ustrojów totalitarnych.